skansen i wielka chmura. Pan sen. Pan sen dba o nasze sny. Noc nie jest mu obca. Wręcz powiedziałabym, że to jego dzień powszedni. Ale nigdy nie pojawia się znienacka i nie w sposób nadmiernie tajemniczy. Pan sen nie wygląda ani jak mądry starzec, ani jak niemądry królewicz. Jest prawie zwyczajnym panem, mieszkającym w niewielkim domku na przedmieściach. Ma kota, sam sobie robi śniadania. Pan sen ma tylko nietypową pracę. Zna się na świecie snów jak nikt. To do niego pukają różne bajkowe stworzenia, jeśli chcą się pojawiać w snach. To do niego zaglądają ludzie, jeśli w kółko śni im się to samo i to samo i nie jest to coś przyjemnego. Pan sen umie temu zaradzić i z radością doradza, chociaż są wyjątki, ale o tym nie tym razem. Pan sen najbardziej lubi pomagać dzieciom. Jeśli noce wydają się jakiemuś dziecku nudne albo straszne, pan sen umie to zmienić. I to bez specjalnej dramy. A to spojrzy gdzieś w dal i wyszepcze piękny, chociaż krótki wierszyk. A to zamacha rękoma, jakby odganiał muchę i roześmieje się tak radośnie, że cały dom zaczyna drżeć, jakby był łaskotany. A to westchnie, siedząc spokojnie przy swoim biurku, a delikatny wiatr pogłaszcze liście w okolicznych ogrodach. Niby nic, a skutek jest niesamowity. Czy twoja mama wie o istnieniu pan sena? Podejrzewam, że jeszcze nie. Czy twój tata wie? No, też nie, bo pan sen nigdy nie lubił występować w bajkach osobiście. Nie był rozpoznawalny przez całe stulecia, aż nadeszły takie czasy, że przestało mu zależeć na anonimowości. Pan sen i wielka chmura. Kiedy zbierało się na deszcz, mała Jaśmina zawsze czuła niepokój. Oczywiście nie bała się burzy, bo wchodziła wtedy pod krzesełko, brała ze sobą misia zawadiakę i miło razem spędzali czas. A jednak nie mogło to trwać zbyt długo, a niektóre deszcze potrafią padać i padać i padać przez cały dzień. I Jaśmina wtedy czuje coraz większy smutek, coraz mniej ma chęci do zabawy i coraz bardziej kaprysi. I nie umie nad tym zapanować, choć naprawdę bardzo, bardzo chce być grzeczna. Najgorsze przychodzi po takim deszczowym dniu, bo wtedy musi iść spać, taka smutna. I gdy już mama przekona ją, że trzeba wejść pod kołdrę, Jaśmina czuje się najgorzej na świecie. Chociaż okno jest szczelnie zamknięte, to wie, że za szybą wiszą ciemne, bure chmury i śmieją się z niej po cichu i rzucają w okno kroplami deszczu, żeby nie mogła zasnąć. Nie lubię chmur, mówi wtedy do siebie Jaśmina. Ale prawda jest jeszcze gorsza. Mała dziewczynka trochę się tych chmur obawia, ale nie przyzna się do tego nikomu. Kiedy dzień jest deszczowy, Jaśmina długo nie może zasnąć, a kiedy już jej się udaje, to wpada w taką wielką chmurę, jak w kłębek waty. Nogi zapadają się po kolana i wszystko jest takie miękkie, jakby trochę skrzypi. Nie jest to słodka wata cukrowa, ale taka wata z apteki i ma taki nieprzyjemny zapach mokrej wycieraczki. Jaśmina próbuje wyjść z chmury, ale im bardziej się stara, tym mocniej się zapada. Chmura przytrzymuje dziewczynkę i bawi się jej nieporadnością. Oj, Jaśmina jest naprawdę tym zmartwiona i zupełnie, zupełnie nie wie, co robić. Bo jeśli rano rodzice zajrzą do jej pokoju, a jej tam nie będzie i nawet nie powie im, że jest na chmurze, a chmura wisi gdzieś hen, wysoko na niebie i nic sobie nie robi z jej niepokoju. I kiedy Jaśmina bliska już jest płaczu, otwierają się drzwi
Córeczko, szepcze mama, coś niedobrego ci się śniło. To tylko sen, kochanie, tylko sen. I mama podaje Jaśminie pyszny sok jabłkowy. I wtedy dziewczynka może spać już spokojnie. Chmura jednak nigdy nie daje za wygraną. Pojawia się w czasie każdego, najmniejszego nawet deszczu. Pewnego dnia, gdy po południu spadł pierwszy jesienny deszcz, Jaśmina, która akurat bawiła się na podwórku sama, przystanęła, zamknęła oczy i powiedziała na głos: niech nigdy już mi się nie śni ta chmura. I ta prośba poleciała w przestworza i dotarła do Pansena jak list. Bo wszystkie prośby, w których pojawia się słowo sen, senny, śnić i tym podobne, zawsze najpierw lądują u niego na biurku. Pansen sięgnął po tę prośbę, bo do niewielu dzieci zagląda ta deszczowa chmura. Zamyślił się i postanowił czym prędzej załatwić sprawę. Rzeczywiście tego dnia od południa padało i padało. Jaśmina spędzała czas w domu, trochę rysowała, obejrzała z tatą bajkę, bawiła się nawet w szkołę, ale to bez zapału. Odwlekała moment, w którym trzeba będzie iść do łóżka. Odwlekała tyle, ile się tylko dało, no ale w końcu musiała wskoczyć pod kołdrę. I kiedy już paliła się nocna lampka, kiedy zamknęły się za mamą drzwi, a nie przestawało wcale padać. Kiedy Jaśmina już doprawdy była zrezygnowana, usłyszała pukanie do okna. Postanowiła to pukanie zlekceważyć. Ciekawe, ale wcale się nie przestraszyła. Taka była zła na senu, chmurze, który na pewno jej się zaraz przyśni. Puk, puk. Puk, puk. Usłyszała znowu. I tylko ze względu na niechęć do spania wstała i wyjrzała przez okno. A tam na parapecie czekał na nią gołąb, a obok niego list w nieprzemakalnej kopercie. Jaśmina jeszcze nie potrafiła czytać, ale zupełnie o tym zapomniała. Sięgnęła po list, a kiedy go otworzyła, już leżąc w łóżeczku, natychmiast zasnęła. Oczywiście nie trzeba było długo czekać na chmurę. I znowu Jaśmina po kolana w chmurze próbowała przebrnąć przez tę watę, ale wtedy nagle pojawił się koło niej bardzo uprzejmy pan z kopertą w dłoni. Uśmiechnął się i najspokojniej w świecie usiadł na chmurze po turecku, jak na poduszce. Zrobił gest zapraszający i Jaśmina też usiadła w ten sposób. A chmura okazała się całkiem wygodną poduszką. Jaśmina przestała się zapadać. Potem pan wskazał kopertą kierunek, a chmura ruszyła przed siebie, jak latający dywan. Wygodnie i ciepło było im w tej podróży, a widoki były wspaniałe. Jaśmina zobaczyła ocean bardzo, bardzo spokojny i afrykańską zieloną wyspę Zanzibar, pachnącą goździkami. I widziała szczyty gór, o których dotąd nic, ale to nic nie wiedziała. Uprzejmy pan tylko się uśmiechał. I tak przemierzyli chyba z pół świata. I było to niezwykle przyjemne. Jaśmina uznała, że po powrocie zapyta rodziców o te wszystkie miejsca. I gdy tylko to pomyślała, chmura zawisła nad jej podwórkiem. Pan wstał, ukłonił się i powiedział: bałaś się? Odpowiedziała Jaśmina. To jest chmura podróżna, powiedział pan. Kiedy rozsiądziesz się wygodnie, skupisz się na jakimś kierunku i pokażesz kopertą, w którą chcesz stronę lecieć, chmura cię tam zabierze i z całą pewnością wrócisz do domu na czas, bo to jest mądra chmura. A teraz wskakuj do łóżka i odpocznij, bo przed tobą cudowny słoneczny dzień. I rzeczywiście,
Jaśmina obudziła się w swoim łóżku, kiedy za oknem świeciło piękne słońce. Przy poduszce leżała koperta. A kiedy Jaśmina przyłożyła do niej ucho, jak do muszli, to usłyszała szelest, szept, który składał się w słowa pansen, 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 pansen. Od tego czasu Jaśmina wręcz wypatrywała deszczu, żeby po zamknięciu oczu umościć się wygodnie w ciemnej chmurze i wędrować przez calutki świat.